Cześć, hej, siemano ludziska, z tej strony Robin Skateboard, a oto zagrajmy w Gothic 3. Witam was w kolejnym odcinku, jak widzicie od razu wystartowałem do przodu, tutaj w Silden siedzimy, jakieś zadania robimy, a suchara nie wymyślimy, ponieważ zapomniałem po raz kolejny jakiegoś suchara wymyślić przed odcinkiem, cholera, może mi się jakiś przypomni w trakcie. Tak, w ostatnim odcinku paru z was mi tutaj podpowiedzi dało, bardzo w sumie dobre, oczywiście tutaj kolesie śpią, po bitce ze mną, odpoczywałem. O, jest młotka doka. O kurna! Zapomniałem, że oczywiście wszyscy mnie nie lubią i wystarczy, że coś wiadomo z ziemi i od razu mnie posądzają o kradzież i tak dalej. Okej, uciekniemy oczywiście od tamtego typa. Chwila, który to był Kadok, czy jak mu tam? Zaraz tu sprawdzimy. Kadok nie może znaleźć swojego młota kowalskiego. Zapowiedziałem gdzieś mój ukochany młot. Uwierzyłbyś, zupełnie nie pamiętam, gdzie go położyłem. Poszedłem zobaczyć kuźnię w Silden. Walczyłem trochę na arenie. Okej, Kadok. Który to był Kadok? Teraz znaleźć tego Kadoka, o matko. Oczywiście wszyscy są tutaj na pomarańczowo, ponieważ strasznie mnie nie lubią wszyscy. No i ja tutaj rozrabiałem dużo. Chwila, Kadok. Nie, ani kroku dalej. Okej, on mnie nie lubi. A Kadok? Kadok? Zaraz znajdziemy go na pewno. Tutaj ogólnie siedzi sobie Grompel. I nie wiem, dlaczego spadły mi strasznie FPS-y. Tylko 12 FPS-ów. O co chodzi? O, super. Chwilowy spadek. Spoko. Okej, znajdźmy tego cwaniaczka. Nie pamiętam, gdzie on siedział i skąd ja żem go wytrzasnął w ogóle. Ale prawdopodobnie... Inok. Z tą chyba nie gadaliśmy. Mnie okraść, jasne? Nie, nie mam zamiaru. Co? Przepraszam, jestem trochę zdenerwowany. Ciekawy, kto go okradł. Tu robi ktoś taki jak ty. A sobie przechadzam się. Czym zajmujesz się w tej dziurze? Nie ma tu zbyt wiele zajęć. Aha. Czekamy z pozostałymi najemnikami. Coś się wreszcie stanie. Jesteś najemnikiem orków, nie masz nic do roboty? Jestem. Pewnie, że mam. Chwytam zbiegłych niewolników. Okej, nie podoba ci się pomysł chwytania niewolników, prawda? Nie podoba. Ci biedacy... I tak nie przeżyją w lasach. Opłaca się tu polować na niewolników? No właśnie. Aż za bardzo. Walczymy między sobą tym przywilej, wow! Najemnicy pomagają niewolnikom. Niewolnikom wycieczce, to ciekawe. Nigdy tego nie słyszałeś, jasne? Nie, nie słyszałem. Już po nas, rozumiem. Po prostu robią sobie sami pracę, wypuszczają tych niewolników, a potem ich łapią i dzięki temu dostałem hajs. Coś w tym stylu. Nie jesteś najemnikiem, jesteś buntownikiem. Nie jesteś najemnikiem. Prosto w twarz. Ja i moja wielka gęba. Spoko, nie wygadam nikomu. Chcę ci pomóc. Wszystkich buntowników powinno wyrżnąć w pięć. Nie no, siema, nie będę taki zły. Nareszcie ktoś, kto ma odwagę się zaangażować. A co z bronią? Widziałem tego sporo w młynie. Młynie przy rzece, okej. Tam chyba z pięć zestawów broni. Jest... Dobra, mam oczywiście broń, którą potrzebujecie. Reputacja u buntowników. Zajebiście. To mi się podoba. Uwielbiam, jak dostajemy tą reputację. Kto jest więc waszym przywódcą? Anog. I Noganok w sumie ukrywa się w lesie. A dobra, to już gadaliśmy chyba z nim. Co już powiedzieć o mieście, kiedy buntownicy planują swój atak? Stanowią mniejszość. Umbrak wciąż trzyma się. No, jak widać, daje radę, chłop. W zanadrzu jakiś potężny argument. Skoro wszyscy się go tak boją. Musimy się dowiedzieć, co to jest, zanim rozpoczniemy. Powstanie, wszystko rozumiem. A co ze zbiegłymi niewolnikami? Których nie zjadły dzikie bestie ukrywa się gdzieś na północy. Już znaleźliśmy ogólnie tych buntowników. Zabrać do naszego obozu. To w lasach niedaleko przełęczy. Czy rozumiem. Kto rządzi miastem? Dobra, te informacje są mi już niepotrzebne. Jak widzicie, znaleźliśmy buntownika, który planował tutaj rozróbę, ale troszeczkę mu nie... Znaczy, który próbował się ukryć, ale mu trochę nie wyszło i Bezi go odkrył. A jeszcze tutaj pamiętam... Jerek, ty byłeś... A właśnie. On jest tutaj jeszcze. Tutaj to będę zadanie możemy normalnie skórkami, powiedzieć. Więc posłuchaj. Dokładnie. Wiem, że w głównym budynku znajduje się duży magazyn broni. 5 kompletów broni. Mam dla was broń i właśnie chodzi o to, że dostajemy reputację i doświadczenie, czyli kolejne zadanie. Pomożemy ci. Jak widzicie, niewolnicy i Jerek, czy jak mu tam, pomogą mi zwalczać właśnie orków. Przydałoby się znaleźć tego cwaniaka, który potrzebuje młota. Za cholerę nie pamiętam, gdzie ja żem go spotkał. No kurde, i jeszcze FPS-y. Strasznie mi coś... 10 FPS-ów, tylko w niektórych miejscach jakoś tak dziwnie przycina. Normalnie działa na 30, nawet więcej, a kurczę, w niektórych miejscach jakoś tak dziwnie przycina. No nic, więc tak, jeszcze musimy znaleźć nowego kowala. Kadok, znalazłem twój młot. O, znalazłem Kadoka i znalazłem jego młot. To
dobrze, chłopcze. Spoko, loko. Mogę znowu pracować jako kowal. Czyli tam potrzebują kowala. Dwa zadania naraz, ale zajebiście. O matko. Coś pożytecznego. Wpadnij do mnie do później, chłopcze. Więc ruszam w drogę. O, może będzie miał dla nas jakiś prezent. To przejdźmy się z Kadokiem i widzicie, w Silden zrobiłem co nieco, a w dzisiejszym odcinku myślę, że... Kurczę, 11 punktów nauki. Ale spoko. Udamy się znaleźć w końcu tych cholernych kowali z Nordmaru, którzy mnie tak już wpieniali od dłuższego czasu, ich znaleźć cholera nie mogłem. Cwaniaczki się poukrywały gdzieś w lasach, cholera teraz szukaj, no normalnie szlak człowieka trafia, no nie? Masakra. Dobra, Kadok, ruszaj dupsko szybciej. No Jezus, ja wiem, że tobie się nikt nie spieszy, ale mi się spieszy. Zagrajmy tutaj, kurde, prowadzę, mógłbyś się pospieszyć. Hycamy oczywiście, ja lubię hycać. Hyc i hyc i hyc. Dobra, o, hycnijmy na Kadokową głowę i będziemy go ujeżdżać. Znaczy, może nie ujeżdżać, ale będziemy na nim jechać. A nie, bo tu już jesteśmy w kuźni. No, super. Kadok, do roboty i pokaż, co tam... A nie, dobra, to nie jest kuźnia, tu tylko oszczałki były, żeby sobie naoszczyć miecza. Ale głupoty gadam. Dobra, Kadok, ruszaj dupsko. No przecież ci nie zasłaniam wcale drogi, nie przesadzaj. A może go popchniemy? Kadok, Kadok. Trzeba dopingować cwaniaczka. Albo pójdzie do górnego miasta i będzie lipa. O nie, ale chyba nie będą chcieli nas jeszcze wpuścić. Zaraz się okaże zresztą. A, jeszcze jedno zadanie będzie do zrobienia, ale to później. Macie nowego kowala, nazywa się Kadok. Czemu tak długo? Masz tu swoją nagrodę, Mora. Oczywiście doświadczenie i złoto się przyda. Mogę się zobaczyć z waszym produkcją? 15 punktów jeszcze mi brakuje. A jakie zadanie tu do zrobienia jeszcze będziemy mieli? Wow, strasznie dużo. Zadanie strzelconego orków, zanieś Angowi orkową dostawę z Nordmaru. Okej. Okay. Umbrak rządzi w Silden mimo opóźnienia dostaw. Przede wszystkim musimy się dowiedzieć, co jest z nim. A, dobra. Przynieś myśliwemu pieniądze za skóry. A, właśnie. Oddaj myśliwym złoto. Gives dał mi złoto. Myśliwym będziemy musieli je oddać. A gdzie ci cholerni myśliwe? A, dobrze, pamiętam. To po drodze w sumie. Znaczy, na pewno się teleportuje za chwilę do Nordmaru. Ale pójdźmy oddać to złoto. Bądźmy dobrzy, hajsu akurat my mamy dużo. I 120 tysięcy, z czego jeszcze mam dużo strasznie towarów, które jeśli sprzedam, będę miał w ogóle pieniążków strasznie dużo. I tak, w tym odcinku zrobimy sobie tych kowali. A w następnym, ponieważ jeszcze ktoś mnie prosił, abym zrobił to zadanie, ludzie dla Okary. Chcieliście, abym zrobił to zadanie, ponieważ strasznie dużo daje u buntowników tego. Propsy u buntowników daje, wiecie. Idziemy i ziomale się robią z nas i buntowników. I dzięki temu będziemy mogli kupić sobie zbroję paladyna. I już w ogóle będzie przekoks bezi. Będziemy takim paladynem biegającym po stronie Adanosa oczywiście, bo ktoś ostatnio też tam się wkurzał. Że o, Robin, coś tam. Dobra, noż mi czegoś, chodźmy. Nie. Lukian, oto pieniądze ze skóry. Świetnie. Oddałeś nam wielką przysługę. Daj mi złoto od Givesa. Proszę bardzo. Masz 1500 złotych monet. Kolejny poziom, trudność łowieckie, Silden, wszystko pięknie. I jeszcze 300 sztuk złota za właśnie. Zostało coś dla mnie? Dla takiej uczciwej osoby? Ale rzeczywiście, polować, ale miło z ich strony. Za to, że okazaliśmy swoją uczciwość, będziemy mogli teraz się u nich uczyć. Dobrze, w takim bądź razie, jak obiecałem, tak zróbmy. Najpierw pierwszą osobą polećmy do klanu ognia, ponieważ tam całkiem niedaleko jest właśnie pierwszy z człowieków. Tylko cholera jasna, najgorszy jest to, że znalazłem ich w necie na mapie, zaznaczyłem ich sobie na mojej mapie tutaj na kartce, którą mam przed sobą, ale nie wiem, czy to położenie jest do końca dobre i pewnie będziemy musieli i tak ich się całkiem dużo naszukać. Okej, oczywiście ta mapa, którą ja mam wdrukowaną, a ta mapa w gotiku się trochę różnią, no i to niestety jest też minus. Ale myślę, że jakoś pójdzie. Sivert, czy... Pogadamy później. Okej, pogadamy później, ale jesteśmy przyjaciółmi, także luzik. Okej, zróbmy zapis, zanim wyruszymy na tą przygodę w poszukiwaniu tych cwaniaczków. O mój Boże. No i tak, ludzi dla Okary zrobimy, nauczymy się tego kowalstwa, wykujemy sobie zajebisty mieczyk. No, na pustyni zdobędę 2 artefakty Adanosa i wtedy dokończę resztę zadań i myślę, że do setnego odcinka się wyrobimy. Okej, w takim razie on powinien być gdzieś w tamtą stronę. To co, robimy taki hardkorowy hyc na dół? A robimy! Kto bogatemu zabroni? Okej, okay, hyc, oh, wow, bezi, oh, fucking, pół życia prawie straciłeś, ziom. O, gobliny goblinami, zabijemy je od razu, okej. Okay. Ach, tu jeden goblin się gdzieś zachował przypadkiem, no nic. Okej, okay. I teraz ten ziomeczek powinien być trochę tam bardziej. Miejmy nadzieję, że gościa znajdziemy całkiem szybko, pewnie gdzieś się chowa. O, oczywiście lodowe wilki, czemu by nie? Pokonamy sobie zawsze to te skóry, które potem sprzedam, będę miał hajs na moją zbroję paladyna.
Oczywiście wielu z was pisało, że nie muszę kupować tej zbroi, zresztą sam tak nie do końca w sumie jestem przekonany do tej zbroi paladyna, ale i tak na pewno ją zakupię, bo przecież kurde, co ja mam robić z tym pieniędzmi? Tak naprawdę, kurczę, już ich nie potrzebuję, bo mam wszystko, wszystko w tym gotiku można tak naprawdę zdobyć poza dobrą zbroją w sumie, no nie? Bo zbroję jednak trzeba zakupić, żeby tutaj, no nie wydropię się ani z żadnej skrzynki, ani raczej z questa też nie ma dobrej zbroi, chyba że macie quest packa zainstalowanego, tam można zdobyć najlepszą zbroję, jest to zbroja łowcy smoków chyba i ona jest na wyspie niedaleko Barakeszu. Tak, dokładnie, gdzieś tam. Okej, okay, więc gdzieś tutaj powinien być mój ziomuś. No dokładnie chyba w tym miejscu. Albo i nie, albo i tak. Zresztą rozejrzyjmy się troszeczkę. Nie ma co. Może gdzieś tam się schował w jakichś krzaczorach. A nie, tu są wilki, więc więc by go pogryzły. Znaczy jeden wilk się uchował, o dziwo. Dobra, to krótkimi, szybkimi. Albo jeden szybki, drugi wolny. Okej, okay, oczywiście skórę zbieramy i ziomeczka szukamy, chociaż nie mam pojęcia, gdzie on się znajduje. No i widzicie? Takie dziwne skoki FPS-ów. Przez chwilę mam na przykład spadek do 13, a później skakuję z powrotem do 30. Prawdopodobnie jakiegoś sterownika nie doinstalowałem jeszcze. No nic, później zobaczymy. Teraz trzeba znaleźć ziomka, który powinien gdzieś się tu kręcić. Gdzie on będzie? Może tutaj gdzieś się schował? Zresztą zobaczymy. Jest jelonek. O, no tak, bo tutaj jest grobowiec. O, dziwne, że byłem w tym grobowcu, a zostawiłem dziwnego grzyba. No, dziwny grzybie, chodź tutaj. Okej. Ale co w tym grobowcu? No nie, no byliśmy w tym grobowcu na bankuś. No, leżą tutaj wszystkie te miecze i nie miecze. I on gdzieś tu powinien się chować. Tak, właśnie to kocham. Tutaj teraz znaleźć tego typa nie ma szans. Znaczy nie wiem, kurde. Pobiegajmy, poszukajmy, może gdzieś tu go znajdziemy. A, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy w sumie. Tam był cieniostwór, ale on nie będzie siedział razem z cieniostworem na pewno, więc nie będziemy wchodzić do tej jaskini cieniostwora. No to mały problem, ponieważ... A może wejdźmy na górkę i z górki ziomka zobaczymy. Może gdzieś tu się chowa. Chociaż nie, tam jest wejście do klanu jakiegoś. Do klanu ognia chyba. Albo do klasztoru, oh my goodness. Nie no, kurczaczki. Gdzie on mógł się schować? Kurczę, przydałaby mi się teraz wasza pomoc. Przydałby się stream. Oh, jakby tak na streamie to zrobić. Ale nie, no kurczę, nie mam... Oh, fucking! Spadłem gdzieś na dół. Ale streamować niestety nie mam jak ostatnio, ponieważ mój internet strasznie zsiedza, że tak powiem. I kurczę, lipa troszeczkę, ponieważ ostatnimi czasy właśnie strasznie, strasznie słabo mój internet działa. Czekajcie, gdzie ja w ogóle wlazłem? Cholera jasna. Chyba powinienem, chyba za daleko trochę poszedłem. Może gdzieś bliżej tego obozu starego orków go znajdziemy. No nie wiem, kurczę. Najgorsze jest to, że właśnie niby zaznaczyłem sobie jego położenie na mapie, a teraz znaleźć typa to ciężkie zadanie. Ech, no nic. No tutaj widzicie, no nie mógł tutaj być. No ja tutaj zresztą byłem. Czekajcie, sprawdzę. Tak, kufer obgrabiony. Nie może tutaj być, ponieważ gdyby tutaj orkowie byli, to by go zabili. A on jest questowym cwaniaczkiem, także nie mógł zginąć. No nie wiem, udajmy się bardziej w tamtą stronę, tak jak mi mapa pokazuje moja. Kurczaczki. No i teraz on powinien być gdzieś tutaj niedaleko. A cholera go wcięła i go nie ma. Gdzie on mógł się schować? Może bardziej tam pod górkę się... Nie, pod górę na pewno nie. No nic, trzeba pobiegać. Najgorsze właśnie jest to, że oni wychodzą na te tam jakieś swoje znaleziska, szukanie z tych swoich, wiecie. O, matko, coś mnie chce bić. Orkowie, tutaj... O, proszę bardzo, znalazłem typa. I, o mój Boże, i on się wbił prosto... Zginąłeś? Nie, nie zginął, Boże, taki odgłos wydał, jakby ginął. Dobra, oczywiście szaman pierwszy. Jak zawsze. Okej, okay, mamy naszego zioma. W ogóle ognisko w drzewie. What the fuck is that shit? Oczywiście dostanę, ale spoko. Musimy go uratować szybciutko. Dobra, przywódca. W ogóle skąd ten obóz orków tu się wziął? Ale znaleźliśmy typa. To jest najważniejsze. Elitarni wojownicy. Dobra, bez problemu. Oczywiście pomogę mojemu ziomowi. Oczywiście dostaniemy pewnie troszeczkę. Ale dobra, orkowie są dla mnie niczym już teraz. Na tym poziomie gry to już, wiecie, robię rzeź. Robię co chcę z nimi. Ważne, żeby mój ziomuś przeżył tę walkę. Ja mogę zginąć, on niech przeżyje. Nie no, żartuję, ja muszę też przeżyć, żeby... Fucking będzie, nie. Uuu, ale było blisko, a mi się ciepło aż zrobiło. Fucking. Dobra, szybko wchodzimy dalej do walki. Jest mój ziomuś. Jest, na szczęście, już ci pomagam, mistrzu mój. Oczywiście, ostatni cios należy do mnie. Ja, kalan.
Uratowałeś mnie! Ty nie ma sprawy! Nie żywię urazy. Nie żywię urazy, dokładnie. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Chcę się nauczyć starożytnej sztuki. Starożytnej sztuki. O mój Boże, ale było straszne. Przysłał mnie Ingvar. Muszę zdobyć aprobatę wszystkich wytapiaczy rudy. Dokładnie tak. Schowałem mój stalowy młot w krzakach. Niedaleko stąd. Mam szukać twojego młota? Powiedz też Ingvarowi, że nie mógł sobie lepszego czeladnika. Okej, czyli musimy znaleźć młot tego typa, bo schował go gdzieś w krzakach. Okej, to super. I co, gdzieś tutaj niedaleko w krzakach schowałeś swój młot i ja go teraz mam cholera szukać i wtedy będę miał pozwolenie. Świetnie. Okej, i chciałem wam pokazać ognisko w drzewie. O, chwila, nie chciałem wchodzić w zjadowce. Ognisko w drzewie, proszę bardzo. Hdysz! Takie cuda! Ogniska w drzewach. Okej, w krzaczorach. O, czekajcie, chyba tej rudy... Nie ma tu nic ciekawego. A nie, już tą rudę obgrabiłem. Dobra, w których krzakach żeś ty to schował? Mój Boże. O, czekajcie, czekajcie. Tutaj jeszcze chyba mnie nie było. Nie ma tu nic więcej. Nie, byłem. Ciekawe. Nic tu, nie ma tu nic więcej. Ciekawe, nie ma tu nic ciekawe. Więcej. Ciekawe, ale teraz w których krzakach żeś schował ten młotek? Niech cię szlak trafi. Nie mogłeś nam powiedzieć, w których chociaż tych krzakach? Ech, no nic. Przeszukać krzaki, zadanie na dzisiaj. Kurde, nudne to jest cholernie. Ja już nie chcę tu być. O, nie, dzika jagoda, szlak, bycie dziko jagodo. Dziko jagodo. Uch ty jagodo. Jagodo. Godo. Godo, gadać. To nie wiem po jakiemu. O, czekajcie, nie, magiczny korzeń. W których krzakach żeś ty to schował, no? Ale myślę, że czy ja muszę szukać tego młotka? Czy po prostu mogę sobie iść? Jezu, o, jest młot Kalana! O Jezu, i wcale nie był w krzakach, a to oszukista z tego Kalana, jednego cwajęczka. Dobrze, udało nam się znaleźć pierwszego z tych ziomków. Lecimy do następnego, który jest niedaleko klanu młota, więc teleport, magiczne tambury, no sorry, do klanu młota. Ach, ta muzyka w ogóle tutejsza, klimat normalnie taki, że szok. Czekajcie, młotek, klan młota, hyc, teleport. Dobrze, znaleźliśmy młotek, który będzie nam na pewno przydatny, żeby wykuwać lepsze bronie. Dostaliśmy pozwolenie i lecimy do kolejnego mistrza. Ten będzie... Czekajcie, mapa świata. Mapa świata, o. W tamtą stronę. Tam. Mniej więcej w tamtą stronę. Kolejny z mistrzów. Miejmy nadzieję, że tego będzie łatwiej znaleźć i od razu dostaniemy pozwolenie. Będziemy musieli szukać żadnych cholernych młotków. Ponieważ, no, wkurzająca sprawa z tymi młotkami, naprawdę. Okej, oczywiście możemy się spitolić na łeb, na szyję. Oj, nie, tutaj nie. Czekajcie, czy na pewno tędy? On jest... Tak, on jest obok takiej obręczy zrobionej z dróg. Zróbmy save'a w ogóle, tak by the way. Ponieważ będzie lipa, jeśli bym spadł i bym zginął i bym stracił pozwolenie jednego z ziomków. Okej, w takim bądź razie to jest gdzieś tam. Albo i nawet tam. Co, pod mostem mieszka? No nie. Przecież już tam chyba byliśmy. Czekajcie, a ty jak się nazywasz, ziomuś? Wojownik, super. A ty, Rowold? Kopalnia jest pusta. Kopalnia jest pusta. Oszalałeś. No nie, naprawdę. Naprawdę? Tak. Nie żartujesz? To tak. Najlepsze wieści od bardzo dawno. A ja straciłem już nadzieję, okej. Mam nadzieję, że to... Jeśli nie, sprzedaj jakąś... 10 rudy dostaliśmy za to, że powiedziałem, że kopalnia już wolna. Szalony ja. Okej, więc tak, moi drodzy, ten następny ziomuś jest gdzieś, za chwilę wam powiem, w którym miejscu, jeszcze kawałek chyba dalej. On powinien być gdzieś tutaj. Tak, dokładnie tutaj. Zaraz za klanem, ale oczywiście wcale tutaj nie będzie siedział i znowu będziemy musieli szukać. Nie lubię tego. Strasznie mi się dłuży w tym Nordmarze, abym chciał już... A nie, czekajcie, jeszcze trochę chyba dalej on będzie... Prawdopodobnie gdzieś tutaj pod górką, na górce, pod górką, nie wiem. Teraz się okaże, może gdzieś tutaj będzie siedział. No i znowu ten spadek FPS-ów, naprawdę dziwna sprawa, że mój komputer tutaj tak troszeczkę nie ogarnia, a zawsze tak ładnie wszystko działało. Okej. Gdzie ten cwaniak musi się schować? Macie jakieś propozycje? Na pewno wielu z was wie, a ja was nie słyszę, ponieważ nie mam jak usłyszeć waszych propozycji, a na pewno są bardzo trafne. Czekajcie. Trzeba gościa gdzieś tutaj poszukać. Na dole widzę dwa jednorożce. Tak, na dole widzę dwa jednorożce. Dokładnie tak. To są jednorożce, moi drodzy. Niech was nie zmyli. Wygląd to jednorożec. O mój Boże, jaki troll nagle z dupy. Fucking, jak się wystraszyłem. Co on tutaj robi w ogóle? Troll jeszcze? Jeszcze na dodatek trolla mi dowalili? No nie, ale ten troll w ogóle jakie ma te? Jakie ma... No... uszy, znaczy rogi.
Cholera. Okej, okay, widzę, że w tym Nordmarze to tutaj jeszcze dużo do zwiedzenia, znaczy dużo do zabicia i tak dalej, nie? Oczywiście jestem odporny na zatrucia już, także luzik totalny, nie przejmujcie się, ten cwaniak nic nam nie zrobi. Gorzej z tymi nosorożcami, jak widzicie, dzikie nosorożce potrafią dogryźć beziemu. Nasz bezimienny bohater. Bezimienny w ogóle. O, fucking bym dostał. Nie dostanę oczywiście. A tu jest czarny troll. O, fucking, wszystko jasne. Oła, bym dostał. Ale nie dostanę. Czekajcie, weźmy go do tej skały. Dostawmy, będzie nam łatwiej go trafić. Fucking nie, będzie nie gin, proszę, błagam. Uff, udało się. Oczywiście bym uciekł normalnie, ale już wolę się wyleczyć tak. Nie wiadomo, co by nagle temu czarnemu trollowi wpadło do głowy. By nam sypnął jeszcze przez twarz i byśmy dopiero mieli, okej. Więc czarny trollu, pora na ciebie. Nie wiem, dlaczego nie mogę cię trafić, mimo że mam pełną wytrzymałość. Normalne ataki wyprowadzam, a cholera, trafienie ciebie graniczy z cudem, naprawdę. Nie rozumiem tego za bardzo czasami w gotiku. Akurat z trollami jest największy problem w tym gotiku, widzicie? Normalnie powinienem go się trafić. Oczywiście ja teraz dostanę w pierdul za przekuszeniem. A on oczywiście nie. I stracę całe życie na walce i zrobię F5, ponieważ nie wiadomo, co się zaraz stanie. A głupio by było tutaj znowu nadrabiać to wszystko. A czarny troll czarnym trollem, skóra z niego dużo warta. Okej, okay, myślę, że jednak się znowu będę musiał napić czegoś. Albo dobra, zjedzmy mięso, którego mam strasznie dużo, a mikstury zostawimy. Jakbyśmy chcieli uwalniać jakieś miasta. Okej, okay, nie, na pewno w tym odcinku muszę zdobyć wszystkie te pozwolenia tych mistrzów, ponieważ nie daruję sobie, muszę je mieć normalnie. Tylko trzech, jednego już z głowy, więc 1/3 za nami. Dobra, wiecie co? Myślę, że kusza się sprawdzi w tym momencie lepiej. Na tego cwaniaka. Okej, okay, nie wiem dlaczego, ale nawet kusza w niego nie trafiła. To ci dopiero psikus. Okej, okay, a nie, jednak trafiła, tylko że po prostu damage w niego taki trochę kiepski wchodzi mimo wszystko. A tu łowca nosorożców jest. Znaczy nasza kusza. O, super, bezi. Super, daj się pobijać jeszcze bardziej. Jelonek, nie mam zamiaru bić jeleni. Tylko tego cwaniaka tutaj. Okej, okay, jeszcze 2 ciosy. Dobra, bezi, trochę się przebiegnij. Naładuj kuszę. No jak widzicie, z trollami tak bywa czasami, że trzeba je posiekać. W ogóle w tym odcinku strasznie dużo rymów. Dobra, bezi, oczywiście dostaniesz za chwilę totalnie i za chwilę zginiesz, ale spokojnie, przejmuj się. Dobra, niech ten troll w końcu umrze. No umieraj, stary! No i w tym momencie bezi by umarł. Dobra. No traf tego trolla, super, nie wierzę. Po prostu godzinnej walce z trollem nareszcie udało się go pokonać. No i oczywiście traciłem dużo życia i wszystkiego innego. A teraz znajdź człowieku tego kowala. Dobra, trzeba go poszukać. On jest gdzieś tu w okolicy chyba. Tak, gdzieś mniej więcej tutaj powinien siedzieć. Trochę bliżej drogi, ale okej, okay, poszukajmy cwaniaczka. Może jestem na dobrym tropie. Miejmy nadzieję, że jestem. Ponieważ tutaj różnie w tym gotiku. Te mapy w gotiku to akurat są popitolone totalnie. Tutaj to czasami w ogóle znaleźć cokolwiek to graniczy z cudem. O, tutaj widzę szablo zęby, z którym bym nie chciał już zaczynać nawet walki. I znowu się bawić przez pół godziny. Chyba że on siedzi gdzieś w dole. A nie, tam widzę wilki. Dużo wilków. To jest stado. O, i biegające bizony kolejne. Gdzie może być cwaniaczek? W poszukiwaniu cwaniaczka numer 2. O, trochę się chyba oddaliłem od miejsca, w którym powinienem poszukiwać. Powinienem go szukać gdzieś w tym lesie chyba. Więc, dobra, szablozębami, mam nadzieję, że szybciutko. Wiem, co ja z szablozębami mogę zrobić. To mogę zrobić. O, to cwaniak, patrzcie, jak odskoczył. No, szablozębie, przestań mnie wkurzać. Dawno z wami nie walczyłem, a chciałbym wykorzystać właśnie truciznę na was. Na którymś z was, ale widzę, że będzie ciężko. Dobra, pomachajmy trochę mieczykiem. Weź i dziabaj. Nie no, szablozęby są zbyt skoczne, żeby nabrać się na naszą sztuczkę nową z trucizną. Ech, no nic. Może znajdziemy kiedyś innego przeciwnika, których będzie łatwiej, łatwiejszy do dziewnięcia. No oczywiście, kurczę, rzeczywiście, to tak randomowo mi wybiera moment, w którym te FPS-y spadają. Całkiem dziwna sprawa, powiem wam, ponieważ nigdy tak się nie zdarzało. Jak widzicie, teraz 60 skoczyło FPS-ów, a kurczę, przed chwilą było 13. Naprawdę, gotik mnie zadziwia cały czas. Dobra, szablozębie, czy mógłbyś się ogarnąć i dać się zabić? Naprawdę, nie mam czasu na ciebie, super, dziękuję. O to chodziło? Dobra, szukamy cwaniaka. Gdzie on mógł się schować? Tego nie wie nikt. Znaczy, wy wiecie pewnie, ja nie wiem. Nigdy nie szukałem w sumie tych ziomków. Zawsze biegałem z jakimś mieczem niekutym przeze mnie. Przez Beziego nawet, w sumie. O, tam w oddali, a nie, to gobliny. Stada goblinów, okej, okay, więc to niestety mi nie pomoże. Ale okej, okay, widzę jeszcze jakąś rudę. O, wow, jest was strasznie dużo. Szaman goblin, wow. To jeszcze się zdarzają takie eventy. Który to, jaki cwaniak, który do mnie strzelał? Gdzie ten szaman?
A to tutaj ten szaman, jaki cwaniak w ogóle. To ci dopiero. Okej, okay, jeszcze 3 gobliny i będziemy mogli rozejrzeć się po okolicy. Jak widzę, tutaj dużo rudy, więc jakiś na pewno kowal powinien się zainteresować. Więc możliwe, że jestem na dobrym tropie, że ta ruda zwiastuje naprawdę coś dobrego. W sumie mógłbym ją wykopać, oczywiście tą rudę. Dobra, bezi, chowaj miecza. Wow, korzeń leczniczy, srebrny kielich, monety. Oczywiście, o wow, jeszcze jakiś cwaniak. Ile was tutaj się wzięło? Skąd wy w ogóle wzięliście się? Z nich w sumie też jest całkiem dobry lucik czasami, z tych goblinów. Okej, okay, więc tak, mamy tutaj 3 rudy, z których można wykopać co nieco. Może koleś siedzi na górze. Zresztą za chwilę się okaże. Tutaj różnie to bywa. Okej, okay, są wilki. Jest rozpruwacz, więc podejrzana okolica. Wolałbym tutaj nie ryzykować walki. W takich krzaczorach, włochate bizony. O mój Boże. No i teraz znaleźć tego typa. No po prostu, powinno się bardziej skupić na szukaniu tego gościa niż na walce. O, tam jest chata, więc prawdopodobnie może tutaj będzie. Gdzieś blisko tej chatki. Znaczy tu jest chata ogólnie tego ziomka z wilkiem, który ten wilk nas zaprowadza w różne miejsca, szaroskóry. Cześć Hanson, pokaż towary. Co ty w ogóle masz, kolesiu? 17 tysięcy i łuki. Dobra. Przekimałbym się w twoim łóżeczku. Pozwolisz? Hyc i ojej, jak się nagle pojawił. Dobra, przekimany w łóżeczku bezi. Ruszamy dalej szukać. F5, dobra, więc w takim razie gdzieś chyba będzie w okolicy ten mój ziomuś. Zresztą zobaczymy, czy nie zbłądziłem troszeczkę. Nie, no jesteśmy w sumie w dobrej okolicy. W tamtą stronę bardziej się udajmy. Szukamy tutaj okolicy. O mój Boże, bym spadł. Dobrze, że przeskoczyłem. Znaczy, że zauważyłem w ostatniej chwili, że kamera się zmienia. Okej, tutaj widzę, że już byłem. Albo był tu ktoś. Jeśli będą skóry w tych ziomkach. Nie, to ja tutaj byłem. Aha, dobra, przed chwilą tutaj byłem w sumie. Rozpruwacz na dole. I ziomeczka mojego ani widu, ani słychu. Gdzie on siedzi? No kurczę, tamtego znaleźliśmy, jakoś tak fajnie wyszło, że trafiłem w gościa. Idealnie niemalże. Chwilę tylko szukałem, a tutaj... A teraz znajdź człowieku tego kolejnego. Aż nie wiem za bardzo o czym gadać, szczerze powiedziawszy, podczas tych poszukiwań. Wiecie, no... Szukanie szukaniem, ale to jest nudne. To mi nawet się nudzi. Nie mogliby ich w jakichś normalnych miejscach dać. A jeszcze na przykład grać bez mapy i szukać tych ziomów, to jest normalnie nie do... pojęcia, nie do przejścia. Okej, okay, może siedzi sobie w tym tutaj miejscu. Pedara chyba teraz szukamy, nie wiem. Dobra, tutaj powinni być ci moi kopacze ulubieni, których pobiłem. Tak, Volkar i Brand. Na pewno masz coś. Tak, lepszego. Obydwaj mają na mnie wywalone. O, tu ruda w ogóle sobie leży. Jakoś dziwnie nie zauważyłem wcześniej tej rudy. Że tu normalnie bryłki sobie leżą na ziemi. Hum, to ciekawe. Nie wiem, dlaczego wcześniej nie zauważyłem tej rudy. O, chrząszczyki. Oczywiście moje ulubione chrząszczyki siedzą i swoją republikę budują. Bo wiecie, chrząszcze teraz przeszły tą reformę w polityce i właśnie są teraz republiką chrząszczową. Republika dzikich chrząszczy się nazywają. Nowe państwo. Tylko że właśnie nie wiem, gdzie oni by mogli mieć swoje państwo w tym problem. Na mapie. Jak myślicie, czy koło polskich chrząszczy by były w stanie przeżyć? Ja myślę, że ciężko by było takim chrząszczykom. Jezu, jakie głupoty ja pitole. Okej. Okay. Nie, bo nie wiem po prostu już o czym gadać. Naprawdę to jest ciężkie do znalezienia ten koleś. Już nawet leję na tą rudę, która tutaj się na mnie aż patrzy, żeby jej tylko ją zebrać. Okej, okay, spadniemy na dół, złamiemy sobie nogi. Nie, bez jest gumowy, więc nie łamie sobie nóg. I gdzie on by mógł siedzieć? Dobra, powinien być w tym miejscu. Gdzieś tutaj. Tak mi zaznaczono na mapie i tak powinno być. A że gościa nie ma, to w sumie nie wiem sam. Czekajcie, może bardziej tutaj. Może gdzieś tam dalej się udajemy troszeczkę. Przesprintujmy. Okej, okay, tu są jelonki. Oczywiście jelonków zabijać nie muszę. Biegam szybciej od jeleni, to ci dopiero. Okej, okay, tutaj mamy cieniostwora łapki. Czekajcie, bo tu były łapki cieniostwora. Cieniostwor oczywiście pokonany był. To może on gdzieś tutaj się będzie chował, ten ziomek. O, czekajcie, to jest jakaś przełęcz. Może on gdzieś tutaj wlazł. Kurczę, kto wie. Okej, okay. A nie, dobra, chyba wiem, gdzie my wychodzimy teraz aktualnie. Ale sprawdźmy to miejsce, bo to wydaje się podejrzane. A, dobra, tu są jakieś te szablozęby. O, i tam w górę można się udać, ale to na pewno nie jest tam. Nie wiem, możemy przejrzeć ewentualnie tutaj to miejsce, gdzie są te szablozęby. Ale myślę, że nie, że to... Nie, no tutaj byliśmy przed chwilą i tutaj nie było ziomka. Dobra, więc udajemy się w tamtą stronę, gdzie byliśmy, bo w sumie coś mi się kojarzy, że on mógł być sobie w takim jednym miejscu. Właśnie gdzieś tu w okolicy.
Ale nie jestem pewny, ale zobaczmy. Dobra, tu oczywiście wilki szczekają do ściany. Nie wiem po co i dlaczego, ale okej. Okay. I tutaj, czy tutaj coś jest? Czekajcie. Po drugiej stronie, tak jeszcze, żeby sprawdzić, for the lulz, czy na pewno nic nie zostawiłem. Czy na pewno tego typa tu nie ma. Czekajcie. O, szablozęby wszędzie. Nie wiem, skąd się wzięły nagle. Oj, chyba nie tutaj. Trochę teraz drogę widzę, że... A nie, dobra, tędy się idzie w ogóle do tego, Xardasa typa. Oczywiście. O mój Boże, ale nudy! Robi nudy, straszne nudy! Chyba przewinę ten moment po prostu jak biegam i jak znajduję typa po prostu. Chociaż kurde, takie gadanie i teraz traci cały ten materiał, trochę lipa. Czekajcie, łyknę sobie miksturkę na bieganie, ponieważ Bezina się zmęczył. O Jezus, no gdzie on może być? No nie mam pojęcia, no kurde, no jakie to jest wkurzające. Ziom, gdzie ty się żeś schował, typie? Nie mam zielonego pojęcia. No nie, czy ja się kręcę w kółko, czy mi się tylko wydaje? To jest ten kolej z wilkiem. Mój Boże. Tak, kręcę się w kółko. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ale się zdziwię, jak go znajdę w pewnym momencie, tak przez przypadek totalnie. Nie no, kurczę, czy on tu... On gdzieś powinien być w tym tutaj miejscu, no. Może tam bardziej pod górkę, może gdzieś niżej, wyżej. Ciężko w ogóle wpaść na pomysł, gdzie oni mogą siedzieć, bo to jest... Loteria, jedna wielka loteria. Tak, gobliny, fajnie. Akurat gobliny to w ogóle leje na nie totalnie. Nie mam zamiaru się nawet z nimi bić. Jelonki biegną sobie i biegnijcie. O, jakiś ten, górski jeleń. Pewnie trzeba je pokonać albo zabić i są questowe. No nie, no myślę, że ktoś by samobójanie strzelił w taką przepaść. Znaczy się samobójanie strzelił, to pozdrawiam dla mojego brata Darka. Kurde, ten tekst wygra wszystko. O, tam jaka kula ognia poleciała za mną. No nie, no, no nie mam pojęcia, no nie mam pojęcia, naprawdę. Na pewno przewinę trochę tych momentów. To nam dałem jakąś adnotację, że podczas biegania stwierdziłem, że po prostu wezmę ten zioma poszukam. Nie, naprawdę, przewinę to, więc nie mam co mówić teraz. Więc spoko. Thank you.
Okej, ludzie, wróciłem. Jak sami widzicie, przeszukałem totalnie okolice. Byłem prawie wszędzie, biegałem gdzie się da. Przyspieszyłem oczywiście w pewnym momencie, ponieważ nie było sensu, żebyście niepotrzebnie tracili czas. W następnym odcinku poszukam tych cwaniaczków, sprawdzę może w necie, gdzieś na filmiku, gdzie oni są konkretnie, albo ewentualnie wy mi napiszecie po prostu pod filmem, bo ja już po prostu mi nerwy siadają przy tym. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten kurna koleś mógł się schować. No po prostu przeszukałem, jak sami doskonale widzicie, okolice, jak się tylko da, wszędzie tutaj, gdzie się tylko był. Byłem po prostu, no nie wiem, no przebiegłem wszem i wobec wszystko po prostu. Zrobiłem jeszcze jakieś w ogóle zadanie z goblinami. Jakieś znalazłem w ogóle zwój, coś tam dnia i nocy, jakieś śmieszne rzeczy. No i kurde, no i oczywiście masę tam jakiś dostałem, właśnie zabiłem jakieś masę wilków i goblinów i jeszcze zebrałem jakieś tam roślinki i inne głupotki. No i cholera jasna, nie mam pojęcia, gdzie ja tego typa, żem po prostu, gdzie go zasiało, no kurde, no nie wiem, no byłem po prostu w tylu miejscach. Straciłem z godzinę, żeby biegać za tym cholernym typem i gościa nie znalazłem i tak. Więc nie wiem, dawajcie mi znać, czy wy macie pojęcie, gdzie on jest, ja się zapiszę w tym miejscu. Albo mnie poinstruujcie, nie wiem, no nie mam pojęcia, gdzie on mógł siedzieć, no po prostu lipa totalna. No nic, miejmy nadzieję, że następny odcinek będzie lepszy, ponieważ może dokończymy tych kowali i zadanie tam dla ludzi, dla Okary. No nic, dobra, trzymajcie się, cześć, mówi Romin Skateboard, no i do kolejnego odcinka, trzymajcie się.